Roxano, stomia u Lili została wyłoniona zaraz po porodzie. Jestem ciekawa, jakie to uczucie stanąć przed tą decyzją jako młoda mama. No, to był szok przede wszystkim i taka niepewność jednak stomia z jednej strony, a z drugiej strony no, strach o życie dziecka w ogóle, czy jak to dziecko w ogóle dalej będzie żyło. I tutaj oprócz samej stomii u Lilianny są wady wrodzone. Zastanawialiśmy się, jak ona w ogóle będzie funkcjonowała, jak ona będzie żyła. No i niełatwo przyszło. W ogóle akceptacja, nauka, w ogóle dużo rzeczy naraz spadło. Dla ciebie, jako 20-paroletniej mamy, czy ty miałaś wcześniej do czynienia ze stomią albo wiedziałaś, czym jest stomia? Wiedziałam, czym jest stomia, ale nie miałam styczności, nie widziałam u nikogo tak na żywo tej stomii. Więc Wiedziałam, co to jest, ale. była to tak naprawdę nauka od zera, czyli po kolei, jak wymieniać płytkę, jak zmieniać worek, jak pielęgnować stomię, wszystko krok po kroku. No, u Lili dodatkowo był taki problem, że stomia była źle wyłoniona i praktycznie prawie 2 lata żeśmy nie mogli normalnie funkcjonować, nawet z woreczkami nie dało się ich nakleić. I potem przeszła ponowną operację. Tak, trzeba było ponownie operować. I od tamtej pory jest no, lepiej. No te woreczki nie trzymały się tak jak może u innych, bo ta stomia jednak bardzo mało wystaje, jest mało wypukła. Jeszcze z czasem doszła przepuklina. No i to troszkę utrudnia nam pielęgnację w ogóle stomii. Przynajmniej na początku. No, w tej chwili sobie dosyć nieźle radzimy. W tej chwili to ja już tak się odsuwam na dalszy plan, zostawiam. To młode niech się uczy. To już czas na to, żeby troszkę ją usamodzielnić. Czyli Zawsze gdzieś tam jestem w pobliżu, ale ostatnio to już tak zostawiam to dla niej. sama Lila zmienia płytkę, sama zmienia worek, wie już kiedy jest ten czas wymiany, kiedy to przychodzi. Tak, bo to widać, że jej się po prostu odkleja, że jej podcieka, że coś tam się dzieje, albo po prostu nie, no tak nie ma, żeby za długo się trzymał ten sprzęt. Jeśli Lila chodziła do przedszkola, Chodziła do przedszkola. to jak tam w placówce zareagowały opiekunki? Czy szukałaś placówki Ogólnie wykwalifikowanej? mieliśmy dużo szczęścia z tym przedszkolem, bo mieszkaliśmy wtedy w Wielkopolsce. Lila miała 2,5 roku, kiedy poszła do przedszkola, to nie było przedszkole ani integracyjne, ani nic, tylko takie zwykłe przedszkole. Mieliśmy bardzo blisko domu też, także ja byłam pod telefonem w razie czego. Były awarie, zdarzały się i po prostu mama wtedy pędziła do tego przedszkola, ale w przedszkolu nie było problemów. Pani, jak coś widziała, że coś się dzieje, zaraz tam Lilę brała do łazienki, mama przychodziła czy coś tam. I robiliśmy to, co potrzeba, i praktycznie dalej funkcjonowała. Na początku to było taki, no dobrze, puścimy na 2 godzinki Lilę do przedszkola, a ten czas się po prostu wydłużał. Gdzie ona po 5-6 godzinach, ona nawet nie chciała wracać do domu. No bo w przedszkolu lepiej, no bo są koleżanki, są koledzy, można się pobawić. Dzieci wiedziały, że ona jest chora. Widzieli, że Lila ma woreczek, ale no, w tym wieku dzieci jeszcze nie są takie zainteresowane jakimś. Nie zwracają na to uwagi, im to było zupełnie wszystko jedno. I one a takie były, że o Lila, coś.
coś tego, takie dbały. No tak, takie miałam uczucie, że tak dbały o tą Lilę. A jak zareagowali potem nauczyciele w szkole? W szkole. No w szkole to też trzeba było dojechać, jeżeli jakaś awaria się zdarzyła. No też w przedszkolu też było tak, że po prostu byli przerażeni, czy Lila to może, tamto może. Mówię, wszystko może. Ja mam tylko po prostu wpuścić gdzieś na plac zabaw czy coś, to tam ona to sobie ona tak radziła. I inne dzieci, to one po prostu nie było tak żywe jak ona. Także ten woreczek w niczym ją nie ograniczał. No w szkole tam już różnie było. Już ta pierwsza, druga klasa. Myślę, że ten woreczek to tak naprawdę jej nie przeszkadza jakoś specjalnie. Bardziej może właśnie ta pielucha i związane tam wady właśnie z układem moczowym. Że to jakiś taki większy problem. I dla mnie, i dla niej, i chyba też dla dzieci, że już ona jest duża i dalej tą piluchę nosi. Rozmawiałyśmy o tym chwilę jeszcze przed naszym oficjalnym wywiadem na temat tego też, co poruszałam z Lilą, czyli tej akceptacji rówieśników i tego, że dzieci potrafią być czasem bardzo bezwzględne i mogą słowami niezwykle ranić. I zastanawiam się, jak córce tłumaczysz, że ewentualnie może się spotkać z czymś takim, albo jak już się spotkała, to co jej mówisz? Nie, tak. Chciałam wychować przynajmniej na taką osobę, która no radzi sobie, że... No jest silna, jest, od razu to widać. Po prostu no nie musi się liczyć ze zdaniem każdego, że nie musi każdemu się podobać to, co ona... Ważne, że są osoby w jej otoczeniu, które akceptują to i to, co oni myślą, jest ważne. Czyli ci jej najbliżsi. Nie. Dokładnie. Cała reszta, tylko ci, którzy są z nią naprawdę. Trochę też mam takie podejście, że co mnie obchodzi, kto tam coś myśli. Lila powiedziała, że miała bodajże 4 albo 5 lat i wtedy tak dowiedziała się, o co chodzi z tą stomią. Ale że słabo bardzo to pamięta. No, wiadomo. Też jednak jest od urodzenia i ona no tak no nie zna innego życia. I zna tylko ten z woreczkiem i no w pewnym momencie po prostu przyszedł ten moment, że ona ma woreczek, a inni nie mają. Ale tak dokładnie to, no nie wiem, no nie było jakiegoś wielkiego boom, jakiegoś zdziwienia, czy jakiś taki, po prostu był taki moment i nie zapadł jakoś w pamięć. Roxano, a czy z perspektywy czasu zrobiłabyś coś inaczej? Oj, wszystko. Rozwiń, proszę. Wszystko, no. Choćby to, że... zaczynając od tego, że nie trafiła w dobre ręce zaraz po urodzeniu. Tak mi się wydaje. Że mogła lepiej trafić. Że zmieniłabyś lekarza. Tak. Lekarza, szpital. Roxano, bardzo dziękuję ci za szczerą rozmowę i mam nadzieję, że będziecie sobie właśnie z Lilą te koty hodować, albo ty do niej będziesz wpadać. Ty do niej będziesz wpadać, jak już będzie starsza, do mieszkania, do domu i będziesz już tak na starość, chociaż wciąż będziesz młoda, bo byłaś bardzo młodą mamą, będziesz głaskać te koty. Lila coś mówiła, że gdzieś 40 kotów by chciała mieć. Więc... Ja nie wiem, czy ja będę miała wnuki, to może wiem. To będziesz miała koty, dużo kotów. Do tego ci życzę spokoju i głaskania tych kotów Lili, z Lili Hodowli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.